Panu niech będą dzięki. Niech nas błogosławi. To już koniec dzisiejszego spotkania biblijnego. Czy ktoś ma pytania? Śmiało. Panu niech będą dzięki. Wracajmy do domu. Bracie Fan, od dłuższego czasu dręczy mnie pytanie. Jakie? Powiedz nam. Pan Jezus rzekł, nie każdy, kto mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. A my często grzeszymy i spowiadamy się. Nie spełniamy woli Ojca Niebieskiego. Czy ludzie, tacy jak my, mogą wejść do Królestwa Niebieskiego? Też o tym myślę. Tak często grzeszymy, spowiadamy się. Jak możemy wejść do Królestwa Niebieskiego? Bracie W, nadal nie wiemy dość dużo o zbawieniu Pana Jezusa. List do Rzymian mówi: sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Amen. Głosząc naszą wiarę w Pana Jezusa i wierząc w Niego, będziemy usprawiedliwieni wiarą i zyskamy wieczne zbawienie. Amen. Gdy Pan powróci, od razu zabierze nas do Królestwa Niebieskiego. Amen. Bracie W, nie powinniśmy się martwić takimi rzeczami. Tak. Tak. To prawda. Dzięki Panu zostaliśmy ocaleni. Możemy wejść do Królestwa Niebieskiego. Tak, bez wątpienia. Nie zgadzam się. Pan Jezus rzekł, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Choć zostaliśmy zbawieni, wciąż grzeszymy za dnia, nocą się spowiadamy. Nie wypełniamy woli Ojca Niebieskiego. Myślę, że nie wejdziemy do Królestwa Niebieskiego. Amen. Amen. Tak. Bracie, nie zapominaj, co mówił Paweł w liście do Galacjan. Wszyscy bowiem jesteście synami Bożymi przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Wierzymy w Pana Jezusa, więc jesteśmy dziećmi Bożymi. Dlatego na pewno wejdziemy do Królestwa Niebieskiego. Amen. Bracie Lang, nie zgadzam się z tobą. Biblia mówi, bądźcie więc świętymi, bo ja jestem święty. I do świętości, bez której nikt nie ujrzy Pana, choć zostaliśmy zbawieni, nie jesteśmy święci. Wciąż często grzeszymy i spowiadamy się. Nie jesteśmy godni ujrzeć Pana, ani wejść do Królestwa Niebieskiego. Koledzy, w liście do Rzymian Paweł mówi wyraźnie. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Bóg jest tym, który usprawiedliwia. Któż potępi? Amen. Pan Jezus odpuścił nam już wszystkie nasze grzechy. Wszystkie grzechy zostały nam odpuszczone. Zarówno te już popełnione, jak i te, które dopiero popełnimy. Amen. Pan nie widzi w nas grzeszników. Wejdziemy do Królestwa Niebieskiego. Amen. Jestem tego pewny. Racja. W liście do Rzymian Paweł mówi: dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. Nie zostaniemy potępieni, bo wierzymy w Jezusa Chrystusa. Mamy się martwić wejściem do Królestwa Niebieskiego? Nie. Nie, nie ma powodu do... Biblia mówi, że bez świętości nikt nie zobaczy Pana. A Pan Jezus rzekł, że tylko ten, kto czyni wolę Ojca Niebieskiego, wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Amen. Oto dowód, że tylko święci mogą wejść do Królestwa Boga. Amen. Amen. Tak. Tak. Też tak myślę. Koledzy, jeśli chodzi o zbawienie, Paweł mówi na ten temat jasno. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A jeśli przez łaskę, to już nie z uczynków. Inaczej łaska już nie byłaby łaską. Amen. Zbawienie Pańskie było prezentem. Nie zależy od ludzkich czynów. Tak. Amen. Gdyby od nich zależało, jakże byłoby łaską Pana? Amen. Tak. Polegając na łasce Pana, wejdziemy do Królestwa Niebieskiego. Amen. Brat Fan ma rację. Paweł powiedział w liście do Tymoteusza, który nas zbawił
i powołał świętym powołaniem nie na podstawie naszych uczynków, ale na podstawie swojego postanowienia i łaski. Tak. Wierząc w Pana Jezusa, jesteśmy zbawieni przez łaskę, więc wejdziemy do Królestwa Niebieskiego. To nie zależy od ludzkich czynów. Polegamy na łasce Pana, aby wejść do Królestwa Niebieskiego. Od kogo zależy? Czy osoby wierzące w Boga zostaną wpuszczone do Królestwa Niebieskiego? Od Pana Jezusa czy od Pawła? Od Pana Jezusa. Czyje słowa mają autorytet? Pana Jezusa czy Pawła? Słowa Pana Jezusa mają. Czy przyjmujemy, że Pan Jezus jest prawdą, drogą i życiem? Oczywiście. Dobrze. Skoro przyjmujemy, że Pan Jezus jest prawdą, drogą i życiem, to fakt, że słowa Pawła przeczą słowom Pana Jezusa, pokazuje, że słowa Pawła są nieczyste, są owocem ludzkiej woli i nie stanowią prawdy. Wierzę w to, co powiedział Pan Jezus. Lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Tak wejdziemy do Królestwa Niebieskiego. Tak. Tak. Tak, słowa Pana Jezusa są prawdą. Ale czy słowa Pawła nie są w Biblii? Tak. Musimy wierzyć i przestrzegać wszystkich słów Biblii. Tak. Za słowami Pawła łatwiej jest podążać. Nie musimy cierpieć i ponosić ceny, a zostaniemy zbawieni. To lepsze, prawda? Tak. Tak. Myślę, że my, wierzący w Boga, musimy brać słowa Pana Jezusa za wzór. Pan Jezus jest Panem Królestwa Niebieskiego. Jego słowa są prawdą, mają autorytet. Jego słowa mają autorytet, więc przesądzają o wszystkim. Paweł nie jest Panem Królestwa Niebieskiego. Jego słowa nie mają autorytetu, nie są ważne. Paweł jest tylko apostołem, a do tego osobą zepsutą. Sam potrzebuje zbawienia przez Boga. Pan Jezus zdecyduje, kto wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Jak zatem Paweł może mieć prawo decydowania o tym? Jak można tak powiedzieć? Koledzy, zbawienie i wejście do Królestwa Niebieskiego zasługują na głębszą modlitwę. Skończmy na tym dzisiaj. Módlmy się. Tatę od kilku dni bolą plecy. Jak się teraz czuję? Dużo lepiej. Bogu dzięki. Głoje? Tak. Zgadzam się z tym, co brat Wu powiedział na spotkaniu. Paweł nie jest Panem Królestwa Niebieskiego. Jego słowa nie decydują o tym, kto do niego wejdzie. To Pan Jezus jest jego królem. On jest prawdą, drogą i życiem. Jego słowa decydują, czy wejdziemy do Królestwa Niebieskiego. Słowa Pana Jezusa są prawdą, ale słowa Pawła natchnął Bóg i też są prawdą. Sądzisz, że robimy źle, wierząc Pawłowi? Wierzysz w Boga, ale nie opierasz się na słowach Pana Jezusa? Czemu wierzysz w Boga zgodnie ze słowami Pawła? Wierzysz w Pana Jezusa czy w Pawła? W kogo tak naprawdę wierzysz? Co ty wiesz? Ile razy czytałaś Biblię? Słowa Pawła są zapisane w Biblii, więc pochodzą od Boga. Podążanie za jego słowami nie jest błędem. Faryzeusze znali Biblię, jednak ukrzyżowali Pana Jezusa. Czy poznanie Biblii oznacza poznanie Pana? Faryzeusze to hipokryci. Podążają za naukami ludzi, a odrzucają Boga. Jesteś taki sam jak faryzeusze. Wywyższasz słowa ludzi. Podążasz za nimi, a nie za słowami Pana. Jak śmiesz nazywać mnie faryzeuszem? Hipokrytą!
Służę panu od 20 lat. Masz czelność mnie nauczać? Kim ty jesteś? Za kogo ty się w ogóle masz? Co ty opowiadasz? Co za arogant. Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w którym was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli Kościół Boga, który on nabył własną krwią. Guaya, nie zważając na przyszłe cierpienia, musisz dbać o trzodę Pana i pomagać naszym braciom i siostrom kroczyć ścieżką Pana. Tak czyni lojalny, mądry sługa Pana. Wierzę, że korona sprawiedliwości będzie na nas czekała. Obecnie w kościele wielu braci i sióstr jest słabych, a wielu spośród tych, którzy poszukują prawdy, przyjęło błyskawice ze wschodu. Co? Co się dzieje? Dla dobra wiernych, tych, którzy przyjęli błyskawice ze wschodu, trzeba wykluczyć. Jako słudzy Pana musimy być wobec Niego lojalni. Musimy odwiedzać wiernych, dbać o nich. Nie pozwolimy błyskawicy ze wschodu wykraść naszych najlepszych owieczek. Bracie Fan, nigdy nie słyszeliśmy, co głosi błyskawica ze wschodu. Ślepe wykluczenie wiernych, którzy przyjęli błyskawicę ze wschodu, nie jest zgodne z wolą naszego Pana. Tak. Brat Wu ma rację. Jeśli naprawdę dbamy o wiernych, to przestudiujmy dokładnie błyskawicę ze wschodu. Zobaczmy, czy głosi prawdę i czy Bóg Wszechmogący jest ponownym nadejściem Pana Jezusa. Jeśli błyskawica ze wschodu jest prawdziwą drogą, powinniśmy prowadzić wiernych do jej przyjęcia. A jeśli to nie jest prawdziwa droga, wypełnimy obowiązek wobec naszych wiernych. A co tu studiować? Co, brat Fan nie wie, czy to prawdziwa droga? Popieram brata Fana. Kto przyjmie błyskawice ze wschodu, musi odejść. W ten sposób brat Fan chroni wiernych. Robię to, bo jestem odpowiedzialny za życie naszych wiernych. Jeśli nie odizolujemy naszego kościoła, wykluczając wszystkich, którzy przyjęli błyskawice ze wschodu, wszystkie nasze dobre owieczki zostaną skradzione. Odpowiemy za to przed Panem. Zatem to postanowione. Rozmowa o sprawach kościoła jest zakończona. Jest coś jeszcze? Nic. 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 Panu niech będą dzięki. Ostatnio nie omówiliśmy problemu zbawienia i wejścia do Królestwa Niebieskiego. Uważam, że jest między nimi zdecydowana różnica. Naprawdę? Nie znaczą tego samego? Jak to? Jak więc ty to rozumiesz? Myślę, że zbawienie znaczy uwolnienie od potępienia przez prawo i wybaczenie grzechów. Lecz zbawieni ludzie często nadal grzeszą, buntują się przeciw Bogu.
Do Królestwa Niebieskiego wejdą ci, co czynią wolę Ojca Niebieskiego. Podążają za słowami Boga, znają Go, są Mu posłuszni i zgodni z Nim. Tak więc zbawienie i wejście do Królestwa Niebieskiego to nie to samo. Wielu będzie zbawionych, ale niewielu wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Podążają za... Czy bycie zbawionym i wejście do Królestwa Niebieskiego to dwie różne rzeczy? Naprawdę? Naprawdę? Koledzy i koleżanki, zgadzam się z bratem Wu. Pan Jezus rzekł, Królestwo Niebieskie doznaje gwałtu i gwałtownicy je zdobywają. Wejście do Królestwa Niebieskiego nie jest takie łatwe. Nie wystarczy nam zbawienie przez łaskę. Musimy ciężko pracować, by podążać drogą Pana, zanim wejdziemy do Królestwa Niebieskiego. Racja. Racja, musimy ciężko pracować. Bracie Wu, masz rację. Musimy spełniać wolę Ojca Niebieskiego, by wejść do Jego Królestwa. Naśladowaliśmy Pawła, ciężko pracując na rzecz Pana. Czy to nie jest wypełnianie woli Ojca Niebieskiego? Wierzymy, że tak czyniąc wejdziemy do Królestwa Niebieskiego. Amen. Brat Fan ma rację. Głosimy Ewangelię i Słowo Boże. Znosimy cierpienia. Postępujemy zgodnie z naukami Biblii. Wypełniamy wolę Ojca Niebieskiego. Tak. Nie zgadzam się. Pan Jezus nigdy nie powiedział, że można wejść do Królestwa Niebieskiego, porzucając wszystko dla Pana. Pan Jezus rzekł, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Prawda. Myślę, że ci, którzy wypełniają wolę Ojca Niebieskiego, kochają Boga całym sercem, duszą i całym umysłem. Stali się święci i nie będą już grzeszyć. Oni wejdą do Królestwa Niebieskiego. Amen. Racja. Pan Jezus rzekł, wtedy sprawiedliwi będą jaśnieć jak słońce w królestwie swego Ojca. Ci sprawiedliwi nie są sprawiedliwi przez wiarę. Oni czynią sprawiedliwość i już nie grzeszą. Choć poświęciliśmy wszystko, by pracować dla Pana, nadal często grzeszymy. Nie jesteśmy sprawiedliwi. Nie wejdziemy do Królestwa Boga. Amen. Racja. Te wątpliwości. Wątpliwości. Koledzy, koleżanki, jeśli chodzi o wejście do Królestwa Niebieskiego, apostoł Paweł opisał tę drogę. Dobrą walkę stoczyłem, bieg ukończyłem, wiarę zachowałem. Odtąd odłożona jest dla mnie korona sprawiedliwości. Amen. Słowa Pawła pokazują, że musimy szerzyć Ewangelię Pana, ponosić cenę, dotrzymać wiary, oto wola Ojca Niebieskiego. Amen. Robiąc to, otrzymamy koronę sprawiedliwości i wejdziemy do Królestwa Niebieskiego. Amen. Racja. Podążając za przykładem Pawła, przezwyciężając pokusy cielesne, pracując, wejdziemy do Królestwa Niebieskiego. Amen. Faryzeusze przemierzyli świat, szerząc Ewangelię, znosząc cierpienia i prezentując z pozoru dobre zachowania. Siostro, czy zgodnie z tym, co mówisz, spełniali wolę Ojca Niebieskiego? Faryzeusze zdawali się cierpieć i poświęcać dla Boga, ale przeciwstawiali się Mu i ukrzyżowali Pana Jezusa. To pokazuje, że cierpienie i pozornie dobre zachowanie nie oznaczają spełnienia woli Ojca Niebieskiego, ani posłuszeństwa wobec Niego. My też pracujemy i cierpimy dla Pana. Z pozoru zachowujemy się dobrze, jednak grzeszymy i sprzeciwiamy się Bogu. Nie spełniamy woli Ojca Niebieskiego. Nie dla nas Królestwo Niebieskie. Amen. Racja. Pozornie dobre zachowanie nie jest spełnianiem woli Ojca Niebieskiego i nie otworzy nam bram Królestwa Niebieskiego. Amen. Słowa siostry Meng naprawdę trafiają w sedno. Twierdzisz, że błędem jest działanie według słów Pawła? Zdura. Wierzę, że słowa Pawła są słuszne. Amen. Słowa Pawła nie mogą być błędne. Racja. Paweł mówił, że znosząc cierpienie i pracując dla Pana, zasłużymy sobie na koronę chwały.
Nieważne, co powiesz, słowa Pawła są prawdą. Amen. Nie mylimy się, słuchając ich. To prawda. To prawda. Aby wejść do Królestwa Boga, nie możemy polegać na Pawle, lecz na Panu Jezusie. Amen. Amen. To, czego naucza Paweł, nie jest wolą Ojca Niebieskiego. To jego wyobrażenia o wejściu do Królestwa Niebieskiego. One przeczą słowom Pana. Czy słowa Pawła są prawdą, czy słowa Pana Jezusa? Słowa Pana Jezusa są prawdą. Wierzymy w Pana Jezusa, czy w Pawła? Wierzymy w Pana Jezusa. Słowa Pana Jezusa, no jak może być inaczej? Tylko słowa Pana Jezusa są prawdą. Wierzymy w Boga, działajmy zgodnie ze słowami Pana Jezusa. Amen. Racja. Pan Jezus rzekł: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Musimy podążać za Panem Jezusem, aby wejść do Królestwa Bożego. Pan Jezus jest bramą do Niego. Amen. Słowa Pana Jezusa są prawdą. Ale Pawła natchnął Bóg, jego słowa też są prawdą, bo pochodzą od Boga. Amen. Podążając za Pawłem, nie czynimy źle. Prawda? Tak jest. Bracie Faust, masz absolutną pewność, że słowa Pawła są natchnione przez Boga? Czy słowa Pawła stanowią prawdę? To jest pytanie. Gdy wierni w czasach apostołów otrzymywali listy od Pawła, czy traktowali jego słowa jako słowa Boga? Właśnie. Nikt nie traktował jego słów jako słów Boga. To nie Chrystus. To zepsuty człowiek, taki jak my. On sprzeciwia się Bogu. Jego słowa to słowa człowieka, a nie prawda. Amen. Koledzy, słowa Pawła są zapisane w Biblii. Są natchnione przez Boga. Są słowami Boga. Są prawdą. Amen. Tak, bo jak inaczej jego słowa znalazłyby się w Biblii? Czy jeśli coś jest zapisane w Biblii, oznacza to, że jest natchnione przez Boga? Że to słowa Boga? Biblia zawiera słowa szatana i faryzeuszy. Czy to znaczy, że ich słowa były natchnione przez Boga? Że są prawdą? Mówiąc, że wszystko w Biblii to prawda, to słowa Boga, błądzicie. To bzdura, to zwykłe bluźnierstwo. Amen. Amen. Tak, w Biblii są słowa ludzi i szatana i nie są prawdą. Tylko słowa Boga są prawdą. Zatem czemu słowa Pawła znalazły się w Biblii? Bracie, Biblię opracowali ludzie, a nie Pan Jezus. Nie powstała pod kierownictwem Ducha Świętego. Listy Pawła dołączono do Biblii. Zrobili to ludzie. To przejaw woli ludzkiej. Amen. Amen.